Hej, gitara, siemo, tu znowu ja. Będziemy sobie teraz tak trochę inaczej to oglądać niż wcześniej robiłem analizy. Puszczę po prostu cały film, będę sobie tak, wiecie, w międzyczasie przerywał, mówił co myślę i o co chodzi, rozbijał tak na czynniki pierwsze. Wiecie, na pewno zrozumiecie o co chodzi, jak zaczniecie zaraz oglądać. No to tak więc powiem wam od razu tak, że trailer bardzo mi się podoba, jest spoko, daje dużo nowych możliwości. Wchodzi multiversum, zaraz o tym będę mówił dalej. Tak więc będzie grubo. Poza tym ten film kończy ostatnią fazę Marvela, która jest numerem... Jest czwartą fazą, musiałem to sobie sprawdzić, przykro mi. Nie pamiętałem dokładnie. No, tak czy siak, nie będę wam tu więcej gadał, tak więc zaczynamy od razu, lecimy z materiałem, tutaj odpalamy, jest! Dzida. Enjoy the trailer. Tak, jeszcze od razu na wstępie powiem, to co tutaj Tom Holland teraz mówił, to po prostu ostrzegam was przed spoilerami, że wiecie, jak nie oglądaliście Endgame'a, to nie włączajcie tego trailera, bo będzie źle i zdradzicie sobie fabułę tego filmu. Swoją drogą, niezły kabarecik, Tom Holland to jest osoba, która zaspoilerowała praktycznie wszystko, co jej zostało powiedziane. Każdy sobie w sumie z tego robił żarty cały czas. On chyba nawet nie czytał scenariuszy takich pełnych do filmu, bo się bali, że coś tam wypapla. No nie wiem, dość urocze i śmieszne. Dobra, teraz już naprawdę lecimy dalej. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were gonna be here after he was gone. Tutaj już od razu obalamy jedną teorię. Nie, film nie jest prequelem do Endgame'a, to już się stało po Endgame'ie. Widać, że Iron Man jest traktowany jak prawdziwy superbohater, wszyscy stawiają mu pomniki. Widać, że Spider-Man, no, czyli wiecie, Peter Parker, no nie za dobrze sobie z tym radzi, trochę tam się żali. Jest także jego taki jakby, teraz chyba nowy boss, jego taki nowy mentor, czyli stary przyjaciel Tonego, Happy, chyba będzie kimś, kim był Iron Man w pierwszym Spider-Manie, tym od Marvela. Tam sobie rozmawiają, że zawsze tam, gdzie pójdzie, to widzi tam jego twarz, mówi, że to samo. No ale myślę, że na pewno sobie tam jakoś nasz Peter poradzi. No i co ważne, mówi także dla Petera, że twierdzi, że skoro Tony zrobił to, co zrobił, to był pewny, że będzie miał następcę na swoje miejsce i że to Peter Parker teraz będzie takim jakby, nie wiem, drugim Iron Manem w Nowym Jorku, tylko w Queens tylko, wiecie o co chodzi. You gonna be the next Iron Man now? Well no, I don't have time, I'm too busy doing your jobs. No co ja to mogę powiedzieć, HWD 100%, Spider-Man nie lubi policji. No a tak na całkiem serio to widzimy, że używa stroju, który tam wiecie, w Infinity War dostał do Tonego. No taki wiecie, mocarny, ze zbroją, z któremu wychodzą cztery łapy, taki wiecie, no dość wykokszony, na pewno tam będzie mu dobrze służył. No i oznajmia także, że udaje się na wakacje i że w sumie zostawia miłych policjantów i będą musieli sobie radzić przez chwilę sami. Mam nadzieję, że dadzą sobie radę, prawda? Swoją drogą możecie także zobaczyć, z jaką łatwością spuszcza ostry łubu-dubu dla tych wszystkich bandziorów. No, całkiem jest jeszcze nasz Peter radzi. Heads up. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. Phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. Nasz Peter w sumie robi sobie co chce, jest tam tym swoim Spider-Manem, walczy tam za dobro. No i niedługo będzie zbierał się do wycieczki i w pewnym momencie dostaje telefon. Od kogo? Od Nicka Fury'ego. No tak, więc w sumie co by zrobił prawdziwy, odpowiedzialny bohater? Tak, dokładnie, rozłącza się. Happy to nawet mu tłumaczy, że od Nicka Fury'ego nie rozłącza się telefonów, ale tam naszego Petra to nie interesuje. Happy też jest zły, ponieważ oznajmia mu, że jeśli on nie będzie z nim rozmawiać, to Happy będzie musiał z nim rozmawiać. A Happy wtedy nie będzie Happy. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo. Oh, I think MJ really likes me. Everyone's been my first fellow. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. MJ spotyka się z Peterem i z Nedem w szkole, takie tam wiecie, no, zwykłe codzienne rzeczy. Omawiają tam tą swoją wycieczkę i Peter zwierza się dla Neda, że MJ go chyba lubi.
więc będziemy spodziewali się jakiegoś chyba wątku miłosnego. Wiecie, nasz Pietro jest bardzo dobry, jeśli chodzi o sprawy z kobietami. Homecoming idealnie nam to pokazał. I'm sorry. You don't deserve this. No ale co z tego, jakieś tam zgryły z jego szkoły, tam chyba jest Flashem Thompsonem, tym dostał w orzeszki. I to w sumie jest super, bo nikt nie lubi Flasha Thompsona, jest gitara, siema. Zaczynają tam coś tam mówić o tym, że o Ned, słuchaj, bo mam o kobietach sobie pogadamy, Ned coś tam zaczyna mówić o jego tam pierwszej miłości, no i puf, pif, paf, pojawia się Nick Fury, który oznajmia, że ciężko się do Petera dodzwonić. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel. Unavailable. Look, I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. Nick Fury zabiera Petera na romantyczną przejażdżkę jachtem, po czym zabiera go tak jakby chyba swojej bazy, nie wiem co tam jest. No i zaczynają dyskutować o tym, że pstryknięcie palcami Thanosa wywołał wyrwę w całym wymiarze i że to jest multiversum i że w inne wymiary przechodzę do naszych wymiarów. I może to brzmieć dziwnie, ale dla każdego prawdziwego fana Marvela to jest cud, miód i orzeszki. Ponieważ będzie multiversum, jest teraz tyle nowych możliwości na robienie filmów, że ohoho, Marvel nigdy nie umrze, prawda? No i pojawia się Mysterio, który jest panem złym, a tutaj nagle okazuje się, że jest panem dobrym, że jakieś tam potworki wychodzą z jego wymiaru. Peter, wow, są nowe wymiary, no i każdy się w sumie z tego powodu cieszy, więc w sumie, no, co mogę więcej powiedzieć, multiversum, no. Ziemia 616, czyli ta główna, która jest z uniwersum Marvela, poszerzy się jakieś nowe ziemie. I będą jakieś ciekawe kamea może. No i nawiązują współpracę, bo nie wiem w sumie czy on musi, czy chce. Wydaje się być dość podekscytowany postacią Mysterio. Poza tym nie wiadomo w sumie jak w tym filmie Mysterio będzie miał lore. Czy on też będzie zły, czy będzie dobry. Z tego traileru wynika, że on po prostu ma roboty do wykonania i chce się nią zająć. Potem tam Peter próbuje coś zgrywać, że może to jednak nie chce. Czy może nie skontaktują do tego Kapitan Marvel? No to oznajmiają mu, że Kapitan Marvel nie ma, jest nieosiągalna. Proponuje Thora. No to co, no, Thor, co o Thorze? No nie ma go na tej planecie, z Guardians of the Galaxy, prawda? No tak więc Peter nie ma wyjścia, jak to zresztą Nick Fury idealnie kwituje. Bitch, please, you've been to space. No i to daje mu otuchy i no musi wykonać roboty i tyle. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my God. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? I gotta get you guys out of here. Get on the jet. Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan. Mamy scenę, w której Peter i Mysterio sobie rozmawiają przy browarze i Kubusiu o tym, czego Peter tak naprawdę chce. Pewnie to będzie jakaś scena, w której Peter będzie miał jakieś wątpliwości co do tej misji. I pierwsze, co się wrzuca w oczy, to Peter ma ten strój tarczy, który tak myślę, że jest strojem tarczy. Nie wiem, po co on go będzie miał. Może będzie go używał dlatego, że nie będzie chciał, żeby Happy się o tym dowiedział, że pomaga dla Fury'ego. Może będzie go z niego korzystał, ponieważ będzie jakieś zdolności właściwe. Nie wiadomo w sumie, no to jest analiza. Ja obstawiam, że po prostu dostanie go, bo będzie potrzebny. Będzie tam miał jakieś swoje właściwości, jakieś, nie wiem, może jakieś ciche akcje będzie mógł tym robić, bo ten strój bardzo przypomina Spider-Mana Noara. Nie wiem, no zobaczymy film, jestem bardzo podekscytowany.
Peter tam oznajmia, że chce już wrócić na swoją wycieczkę. Widać, że chce odpocząć od tego super bohaterstwa, że chce sobie odpocząć. Nie dziwi się dla chłopaka, cały czas ugania się za przestępcami, prawda? Wspomina też, że chce iść do MJ i powiedzieć, co do niej czuje. Typowe problemy z nastolatka. To może być spoko w tym filmie, bo nie dość, że to będzie film super bohaterski, to będzie taki zwykły film o problemach nastolatkach. Każdy z was jest w podstawówce, w gimbazie. Nie no, w gimbazie to już chyba niestety nie. A może niestety. Albo w technikum, w liceum, wiecie o co chodzi, więc w sumie spoko film, bo będzie i super bohaterstwo i takie, wiecie, no, takie nasze codzienne sprawy. No i listę on rzucił. Tutaj MJ tam tłumaczy mu, że ona wie, że jest Spider-Manem, ale na stówę jest pewnie scena humorystyczna, że sam z niego se żartuje, że no co, taki spięty jesteś. No i co? Kse chyba kręcą bajerę. Mysterio przyznaje mu rację, że może nie być gotowy, ale że on ma taką odpowiedzialność dużą, że musi ochronić ten świat od tych wszystkich zagrożeń. I tłumaczy mu, że ludzie czasami umierają. To może być taka scena, która mu wytłumaczy, że Tony Stark może już nie żyje, ale że to się zdarza i że musi iść dalej. W ogóle swoją drogą Peter Parker ma takie same okulary jak Tony Stark w Infinity War. Nie wiem, może je dostał w spadku czy coś, nie tylko strój. Ciekawa sprawa, nie wiem czy to jest celowe nawiązanie, czy easter egg. To jest w sumie to samo. Czy może po prostu zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że to jest chyba sama okulary, co miał Tony Stark na sobie. Mówi, że zawsze chce pomóc przyjaciołom, że świat potrzebuje nowego Ironmana. I tutaj stop. Widzimy, jak używa jakieś futurystyczne rękawicy. Może pójdzie z Happym, weźmie sobie jakiegoś sprzętu od Ironmana. Nie wiem, to może być bardzo ciekawe, bo widać, że to jest takie naszpicowane technologią. Peter ma technologicznie wysoki strój, ale chyba nie aż tak. Może to jest jakaś, nie wiem, opaska od Ironmana, która mu tam pozostała w tym magazynie. Zobaczymy. Dość ciekawa sprawa. I robi fikołki, jest intro i taka humorystyczna scenka. To widać podjaranego Thompsona, który nienawidzi Petera, ale kocha Spidermana, że wo, pracujesz dla Spidermana. Logan tam tłumaczy, że nie, no i wszystko wybucha i zapraszają na film. No i to byłby koniec tego trailera. W sumie powiem wam, że bardzo mnie zaciekawił. Coraz bardziej chcę iść na ten film, zwłaszcza, że Spider-Man to moja ulubiona postać. W ogóle to ten film ma kończyć całą czwartą fazę MCU, więc no tym bardziej się jaram. Zobaczymy, jak w ogóle co się dzieje z światem po tym, jak tam wrócili wszystkie postacie po wstrzyknięciu. Przypominam, że ich nie było przez 5 lat, a przez te całe 5 lat świat się nie zatrzymał, oni szli cały czas do przodu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co? I czekamy na dalsze trailery, a ja wam dziękuję za to, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja i nie możecie się doczekać nowego filmu o Spider-Manie od MCU. Tak więc to był Rafał Lisko, ja się z wami żegnam. Przytulam was czule wszyscy widzowie i siemanko.